swoim życiu bardzo często próbujemy się Panu Bogu przypodobać. Czynimy to na różne bardziej lub mniej spektakularne sposoby. Próbujemy Mu o sobie przypomnieć tak, aby to On o nas nie zapomniał. Wyciągamy z półki mocno już zakurzone Pismo Święte. Sięgamy głęboko do szuflady po dawno schowany tam różaniec. Biegniemy przed świętami do spowiedzi, czy też obiecujemy modlitwę komuś znajomemu, kto właśnie dowiedział się, że jest bardzo ciężko chory. Zauważa to także dziś święty Paweł, który mówi, że takie próby przypodobania się Panu Bogu podejmujemy niezależnie od tego, czy aktualnie jesteśmy z Nim w bardzo bliskiej, czy też bardzo bliskiej relacji, czy też aktualnie pozostajemy z daleka od Niego. Skądinąd wszystkie te nasze praktyki duchowe podejmujemy bardzo słusznie. Jednak bardzo często po krótkiej refleksji uderza nas myśl, że tak naprawdę sami nigdy nie bylibyśmy się w stanie na to zdobyć, że musiało to nastąpić pod wpływem jakiegoś impulsu z góry, jakiejś Bożej inicjatywy, że my wcale do tego nie przyłożyliśmy naszej ręki. Właśnie takie działanie Boga nazywamy łaską. W jaki sposób Pan Bóg udziela nam swojej łaski? Pokazuje nam to dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela. Otóż prorok ucieka się tam do bardzo plastycznego, poetyckiego obrazu cedru. Potężnego, majestatycznego, rozłożystego drzewa. Drzewa symbolu. Symbolu potęgi, władzy, dobrobytu. W poetyckiej wizji Ezechiela Pan Bóg poniża to wyniosłe drzewo cedrowe. Ono symbolizuje tutaj wrogich w tamtym czasie Babilończyków. Natomiast sam wywyższa maleńki szczep, który wcześniej z tego drzewa cedrowego oderwał. I ten maleńki szczep właśnie symbolizuje Izraela. W wizji, w obrazie Ezechiela Pan Bóg w krótkim czasie sprawia, że ten maleńki szczep ułamany z tego gigantycznego drzewa cedrowego wkrótce staje się drzewem jeszcze większym, jeszcze bardziej rozłożystym i o wiele bardziej przerasta to wcześniej gigantyczne drzewo cedrowe. Myślę, że warto w tym miejscu zauważyć, że Izraelici, bo to oni symbolizują ten oderwany szczep cedrowy, wcale nie przyłożyli do tego swoje ręki. Oni w żaden sposób nie przyczynili się do tego, że ich naród tak bardzo się rozrósł i podbił wiele okolicznych krain i zdobył tak liczne terytoria. To wszystko działanie samego Boga. Izraelici w żaden sposób nie mieli w tym swojego udziału. I właśnie w ten sposób w naszym życiu Pan Bóg udziela nam łaski. Często, choćbyśmy nie wiem jak bardzo zawzięli się w sobie, choćbyśmy nie wiem jak bardzo powiedzieli sobie, że poradzimy sobie sami, to ostatecznie zauważamy bardzo często, że On nas uprzedził. Że to On był pierwszy, że to On pierwszy wobec nas wyciągnął swoją pomocną dłoń, że inicjatywa leżała po Jego stronie. I to jest właśnie schemat działania Bożej łaski. Ona zawsze będzie wyprzedzała nasze działanie. Zanim podejmiemy się jakiejkolwiek naszej praktyki duchowej, to zdamy sobie wkrótce sprawę, że to wszystko było z Jego inicjatywy i że sami byśmy się na to przecież sami z siebie nie zdobyli. Pamiętajmy jednak, że Bóg udzielając nam łaski oczekuje z naszej strony konkretnej odpowiedzi. I w tym miejscu pozostaje pytanie, czy przyjmiemy ten Boży dar, czy też odrzucimy go z miejsca.